Lokalna grupa działania Eurocountry pomaga w zdobyciu środków unijnych. Mobilizuje lokalne społeczności do wspólnego działania na rzecz własnych dróg rozwoju społecznego i gospodarczego. Eurocountry to najpierw fundacja, czyli od 2009, a 2015 funkcjonuje Stowarzyszenie Eurocountry. My jesteśmy taką organizacją, która z jednej strony udziela dotacji, bo my jakby piszemy strategię na dłuższy okres, teraz to już jest druga strategia, którą właściwie to już kończymy. I ludzie mogą do nas składać wnioski na przykład na podejmowanie działalności gospodarczej, albo na małe granty, na jakieś fajne, ciekawe inicjatywy, tak jak teraz mamy, realizują się 4 granty, 2 mniejsze, 2 większe, takie, że w tych jednych można było do 50 tysięcy złożyć wniosek, a w tych mniejszych do 15 tysięcy. No i tam są na przykład takie działania, jak nie wiem, realizacja warsztatów ekologicznych, tak jak robiło to Gmina Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Efekt działań LGD Eurocountry widać na przykład w Zakrzowie, gdzie powstaje nowe miejsce do wypoczynku. Stowarzyszenie złożyło do nas projekt i myśmy im to dofinansowanie przyznali na zagospodarowanie tego terenu wokół stawu. My najpierw pozyskaliśmy środki jako stowarzyszenie Eurocountry, pozyskaliśmy środki z bioróżnorodności, tu bardziej przy pomocy Muzeum Wsi Opolskiej, bo to my jesteśmy tylko partnerem, oni są liderem tego projektu. No i dzięki tym środkom mogliśmy jakby wyczyścić ten staw, ofaszynować go, nowe nasadzenia porobić, wpuścić rybki, czyli jakby od środka go doprowadzić do jakiegoś stanu użyteczności, no a stowarzyszenie będzie teraz robiło jakąś infrastrukturę wokół tego. Założeniem LGD jest działanie oddolne, to znaczy, że sposób podejmowania decyzji oparty jest na zaangażowaniu i uczestnictwie mieszkańców. LGD ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go i wykorzystywać lokalne zasoby. Nie sam sobie, ale przy większej współpracy kilku organizacji, kilku osób można naprawdę fajne przedsięwzięcia robić. No i to przynosi efekty. Pomysł jako tako nie chcemy go zmieniać, bo jednak pomysł należy do właściciela. My możemy go trochę oszlifować, dopracować, nakierować tą osobę, która ma fajny pomysł, no i pomóc też w realizacji, bo czasami nawet nie znają takich rozwiązań, które my już przepracowałyśmy gdzieś tam w przyszłości. LGD Eurocountry zrzesza 5 gmin: Polską Cerekiew, Cisek, Reńską Wieś, Bierawę oraz Pawłowiczki. Lokalna grupa działania to przede wszystkim ludzie, którzy chcą poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. To mogą być osoby fizyczne i na przykład na granty albo na podejmowanie działalności. Jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł, no to zapraszamy jak najbardziej. Aczkolwiek teraz jesteśmy po zakończeniu jednego naboru i w tym tygodniu mamy posiedzenie rady. Oni będą wybierać te wnioski i oceniać, czy są zgodne ze strategią i przesyłamy je dalej do Urzędu Marszałkowskiego, bo to Urząd Marszałkowski docelowo podpisuje te wszystkie umowy. To mogą być właśnie przedsiębiorcy, to mogą być gminy, to mogą być stowarzyszenia, ale również też parafie, różne podmioty, zależnie od tego, na jakie to są typy działań. Lokalna grupa działania Eurocountry swoją siedzibę ma w pałacu w Polskiej Cerekwi. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.